Witajcie w kolejnym vlogu Ten Typ Podróży. W ostatnim odcinku wyjechaliśmy z Brunei i zaczynać będziemy naszą kolejną przygodę. Dziś przyjrzymy się bliżej orangutanom i nosaczom. Wyjeżdżamy z Koh Tao na Balu i kierujemy się do miejscowości Sepilok. Znajduje się tam centrum rehabilitacyjne dla orangutanów i jest to pierwszy z trzech stopów na Borneo. Trasa ma około 320 km, ale mimo wszystko przejazd zajmuje nam cały dzień. W trakcie jazdy mamy dużo szczęścia, bo widzimy górę Kinabalu, która jest najwyższym szczytem Borneo i Malezji. Słynie ze skromności i nieczęsto można ją zobaczyć w pełnej okazałości, ale nam dopisuje szczęście. Po dojechaniu jesteśmy zmęczeni i idziemy spać, żeby mieć siłę na nasze pierwsze spotkanie z orangutanami. Drona nie próżnujemy, jemy szybko śniadanie i lecimy do sanktuarium na karmienie orangutanów. Dzień dobry, my już po śniadanku i idziemy w bardzo fajne miejsce. Ten liść mógłby służyć jako parasolka. Jesteśmy w centrum rehabilitacyjnym dla orangutanów w Sepilok, lecz jesteśmy chwilkę przed czasem, bo karmienie orangutanów zaczyna się o 9, a jest 8:35, musimy jeszcze chwilkę poczekać. Jak widzicie, komuś chyba tutaj bardzo zależy na spotkaniu z orangutanami i chyba nie może się doczekać. Bramy sanktuarium otwierają się i idziemy na spotkanie z naszymi kuzynami. Droga prowadzi nas przez dżunglę, która od samego początku robi na nas wrażenie. Idziemy wyszukując jakichkolwiek śladów orangutana i udaje nam się znaleźć gniazdo. A później, ku naszemu zdziwieniu, ukazał się on. Wyszedł znikąd. Mieliśmy ogromne szczęście jak na sam początek. To, czy spotkamy orangutany w sanktuarium, jest losowe i nie ma na to gwarancji. Właśnie idąc na platformę, na której właśnie dokarmione są orangutany, spotkaliśmy sobie właściwie my jako pierwszego orangutana, który sobie tak szedł samopasnie. Nie spodziewaliśmy się tego totalnie. Dobrze się zaczyna. Zanim jednak pójdziemy na spotkanie z dzikimi orangutanami, wstępujemy na chwilę do żłobka. Karmione są tam młode orangutany. Nie wiem, czy wiecie, ale zostają one przy matce nawet do 8 roku życia. Jest to jeden z najdłuższych okresów wśród dzikich zwierząt. Więc skąd biorą się małe orangutany w żłobku? Składa się na to wiele czynników, ale największym chyba jest wycinka lasów deszczowych pod uprawę palm olejowych, ale o tym opowiem wam więcej później. Kolejnym czynnikiem są kłusownicy zabijające matki, aby pojmać młode i sprzedać je na czarnym rynku. Często młode udaje się odbić z rąk kłusowników i trafiają one tutaj, do sanktuarium, w którym mogą w kontrolowanych warunkach rozwijać się i uczyć życia w dziczy. Platformy są otwarte i nierzadko pojawiają się tam dorosłe osobniki, które mogą swobodnie podróżować po terenie rezerwatu. Pojawianie się ich pomaga w przyszłości młodym osobnikom przystosować się do życia na wolności. Na platformie pojawił się również samiec alfa, co nie jest lada gratką, ponieważ samce alfa żyją w odosobnieniu i rzadko wchodzą w kontakt z młodymi osobnikami. Także można powiedzieć, że po raz kolejny dopisało nam szczęście. Po czym właściwie odróżnić takiego samca alfa od zwykłego samca? Wyróżnia się tym, że na twarzy ma płaty policzkowe, generalnie większą masę ciała oraz sakiewkę gardłową, która pozwala na wydawanie głośnych okrzyków w celu podstraszania rywali. Zwróćcie uwagę, jak te skubańcy używają nóg do podnoszenia rzeczy. Dobra, tak się tutaj rozgadałem, a prawda jest taka, że tak naprawdę przyszliśmy tutaj oglądać śmieszne małpki w akcji. Szczęście nie opuściły nas nawet po wyjściu ze żłobka. Mieliśmy spotkanie bliskiego stopnia. Idąc na platformę dla dzikich orangutanów, jeden z nich przeszedł jakieś 50 cm od nas. Ale na tym nasze szczęście się niestety skończyło, ponieważ po dotarciu na platformę stało się to. Wielka chwila prawdy. Idzie pan z koszem warzyw w okolicy ani jednej małpy, chyba tylko jedną makakę widzieliśmy. I przyszedł pan i sobie właśnie usiadł. Zaraz wysypie warzywa. W życiu nie widziałem tak dużej grupy ludzi patrzących się po prostu na banany na platformie.
No niestety, żaden z orangutanów nie zjawił się na platformie, a owoce i warzywa zjadły makaki. Ale to dobry znak. Jeżeli na platformę nie przychodzą orangutany, to oznacza to tylko, że znalazły wystarczająco jedzenia w dziczy i nie potrzebują wsparcia ze strony człowieka. Aczkolwiek wrócimy tutaj później na drugą porę karmienia. My tymczasem wracamy do naszego noclegu, który znajduje się dosłownie na granicy rezerwatu, więc mamy chwilę odpoczynku od tego upału. W przerwie między karmieniem szliśmy sobie właśnie skorzystać z basenu, który tu mamy, bo jest naprawdę fajny basen w mega, mega otoczeniu. Tak jak wam mówiłem, cały resort znajduje się na granicy rezerwatu i jest naprawdę mega klimatyczny i można tutaj poczuć bliskość natury. Trudno mi jest opisać nawet jak blisko czuliśmy się z naturą w tym miejscu, ale musicie pamiętać, że wiąże się to z tym, że śpimy w warunkach odpowiednich do sytuacji. Nie ma tutaj co liczyć na luksusy, ale w zamian dostajecie bliskość natury. Podejście numer 2. W sanktuarium orangutany karmione są dwa razy dziennie, o 10 i 15. Godzinę przed tymi godzinami karmione są również młode w żłobku. Łącznie są 4 okazje na podziwianie tych pięknych stworzeń. Wstęp tutaj kosztuje 30 ringgitów na osobę, a wniesienie aparatu to dodatkowe 10 ringgitów. Bilet obejmuje obie pory karmienia. Jesteśmy w trakcie drugiego karmienia i widzimy już pierwszego orangutana. Siedzi sobie o tam. Jest totalnie jeszcze pusto, bo nikt jeszcze nie przyszedł, bo wszyscy są jakby w żłobku, bo tam częściej są orangutany. Poza jednym orangutanem siedzących w krzakach nic nie zwiastowało sukcesu, ale wytrwale czekaliśmy. Zobaczcie ile jest teraz ludzi. Czekaliśmy i czekaliśmy. Pojawił się pan z koszem z owocami, a potem stało się to. Początkowo pojawił się jeden, po czym pojawiły się dwa kolejne, a potem to już poleciało. Przyszły, udało się nam. Orangutany to naprawdę niesamowite istoty. Przodują, jeżeli chodzi o inteligencję w świecie zwierząt. Próbowałem ustalić, na którym miejscu są i różne źródła mówią różne rzeczy. Chociaż zazwyczaj mówi się o drugim miejscu zaraz po szympansach. Wcześniej we vlogu mówiłem wam o gniazdach. Szczerze mówiąc, dla mnie to było największe zaskoczenie. No bo jak to? Gniazda to tak bardziej kojarzy mi się dla ptaków, a nie małp. I jeszcze faktem jest to, że każdego wieczora budują nowe gniazdo. No coś na zasadzie łóżka. Orangutany są tutaj karmione codziennie, dwa razy. Ale karmione są praktycznie tym samym jedzeniem. Po to po prostu, żeby no, nudziło im się to jedzenie i żeby jakby zachęcało jej to do szukania jakiegoś własnego pożywienia, które inaczej smakuje. I jeżeli orangutany się tutaj nie pojawiają, to niby nagrodą pocieszenia za nas, jeżeli się nie pojawią, jest to, że dobrze radzą sobie w naturalnym środowisku i że nie potrzebują jakby pomocy człowieka. I zwłaszcza tutaj podobno nie pojawiają się bardzo często, w momencie, kiedy jest taki tak zwany fruity season, czyli sezon, kiedy wszystko po prostu owocuje i jest no po prostu dużo pożywienia dostępnego. Orangutany są mądre do tego stopnia, że potrafią rozpoznać, które owoce są jadalne, a które nie. I wiedza ta przekazywana jest między orangutanami, mimo że nie są zwierzętami stadnymi. Średnio jeden orangutan potrafi zapamiętać do około 80 gatunków owoców i roślin. Tutaj przyszła jedna małpa, jeden orangutan, tutaj siedzi, tam jeden w ogóle poszedł, tam siedzi kolejna, a tam w oddali siedzi jeszcze jeden. Kolejnym niesamowitym faktem jest to, że są badania potwierdzające, że orangutanice potrafią tworzyć zabawki dla młodych z liści i patyków. W internecie możecie zobaczyć pełno filmów, gdzie orangutany posługują się narzędziami takimi jak piła czy młotek. Jest żart mówiący o tym, że orangutany tak naprawdę mówią, ale siedzą cicho, żeby nie płacić podatków. Orangutany są również długowieczne i w środowisku naturalnym dożywają 40-50 lat. Myślę, że gdyby płaciły podatki, to na emeryturę przechodziłyby gdzieś tak w wieku 35 lat.
Niestety zaczęło padać i musieliśmy się zawijać, ale to był idealny moment, żeby zobaczyć kolejny przebłysk inteligencji tych zwierząt. Właśnie zaczęło padać, co daje nam świetną okazję zobaczyć, w jaki sposób, jak bardzo inteligentne są te zwierzęta i to, że właśnie orangutan, samiec alfa, przyszedł, to też jest w ogóle szczęście, że siedzi tam i używa garści liści, żeby się okryć nimi i jakby schować się przed deszczem. Używa liści jako parasola. Te zwierzęta są naprawdę bardzo inteligentne. Żanka, deszcz, nie deszcz. Żegnamy się z tą piękną bestią i naprawdę musimy stąd wychodzić, bo już nas stąd wyganiają. Ale w ogóle przez cały okres, kiedy platforma była tu otwarta, cały czas było orangutany. Nie było tak, tak, że gdzieś sobie poszli. Tak, jak jeden czekali. Odszedł, to drugi wrócił. Tak. Dobra, muszę schować kamerę, bo pada. To było naprawdę bardzo emocjonujące i ekscytujące spotkanie. Podróżujemy właśnie do miejsc, które podziwiałem z dziadkiem w telewizorze, gdy byłem mały. A dziś mam możliwość być w tych miejscach i podziwiać je na żywo. Czuję za to ogromną wdzięczność i radość. Nasz dzień się kończy i dżungla po deszczu nabiera jeszcze soczystszych kolorów, a wieczorem znów zaczyna padać i tak kończy się nasz dzień. Stwierdziliśmy, że nie będziemy dzisiaj jechać do Nosaczy i przyjechaliśmy do takiego fajnego miejsca, w którym chodzi się po kładkach w koronach drzew. No i można też zejść sobie do takiej dżungli właśnie, w której jestem. I stało się rzecz niesamowita. Zobaczyliśmy orangutana. Ten orangutan tutaj dalej gdzieś jest. Śledzimy go już jakieś 20 minut i tylko widzimy, jak podróżuje między tymi koronami drzew. Już nawet się nie nastawiliśmy, że zobaczymy jakiegoś orangutana, bo tutaj głównie przyjeżdża się dla ptaków. Coś tam! Jest tam orangutan. Ekskluzywne moje przeżycie w trakcie tej wycieczki. Jestem tylko ja i Żanga. Nad nami po prostu sobie buja się orangutan na koronach drzew. Niesamowite. Zobaczcie na tą przestrzeń wokół nas. Jesteśmy w Rainforest Discovery Center, które znajduje się jakieś 25 minut od nas. Jest to centrum edukacyjne mające na celu promowanie ochrony lasów deszczowych i generalną edukację ekologiczną. Lecz główną atrakcją tego miejsca jest sama dżungla, kładki w koronach drzew i wieżyczki obserwacyjne. Miejsce słynie z tego, że można spotkać tu masę ptaków i jest to mekka dla ornitologów. Lecz nas zachwyciła sama dżungla oraz śledzenie orangutana. Patrzcie, tutaj świeży liść wychodzi. I z niego rośnie taki kurczybek. Jest większy niż Żanka. Właśnie wychodzimy z dżungli i Jezus Maria, to chyba było najbardziej wilgotne miejsce, w jakim byłem do tej pory. Tak się spociłem, że normalnie jakby ktoś mi po prostu wodą oblał, tak centralnie, że mi się aż koszulka przykleja do ciała. Wracamy na naszą kładkę. Teraz dosłownie jesteśmy w koronach drzew. Jezus Maria, nudne to jest powtarzanie, mówić wam, że jest coś przepiękne.
No ale jest przepięknie. Ta zieleń i ta głębia. Kładka to świetny punkt obserwacyjny dla ptaków. My przyszliśmy jednak w porze, kiedy jest ich najmniej, czyli kiedy jest najgoręcej. Nie zobaczycie tego do końca, ale jest tam dzioborożec, który też jest właśnie wizytówką Sabah i ogólnie Borneo. Widzicie tak gorąco i wilgotno? Z tego już powodu nie udało nam się praktycznie żadnego ptaka zobaczyć poza lecącym dzioborożcem. Także fart chociaż, że zobaczyliśmy w oddali leczącego tego dzioborożca. Naprawdę fajnie wygląda. Wyglądało tak. A no, jeśli chodzi o ceny, to zapomniałem wam powiedzieć, za wstęp tutaj zapłaciliśmy 20 ringgitów za osobę. Tak się to prezentuje. Ale szczerze, to tutaj dwie dychy ma prawdę, naprawdę według mnie warto. Już zmierzamy do wyjścia. W tym momencie idziemy taką fajną, będziemy szli przechodzić taką fajną kładką nad jeziorem. Ale muszę wam się do czegoś przyznać. Mam lekkiego hejta na Malezyjczyków tutaj. Bo powiem wam, że jesteśmy, no jednak przychodzimy do dżungli po to, żeby spróbować zaobserwować jakieś zwierzęta. A największą trzodę i największy hałas, jaki tutaj robią, to są właśnie te rodzinki malezyjskie tutaj. Bez kitu idzie grupa, dwie rodziny i dzieci, nie wiem, z dziesiątka idzie, kuźwa ich. Bardzo tutaj duże, bardzo wielodzietne rodziny tutaj są. I kuźwa, i drą te japy, idąc dżunglą, nie? Prawie orangutan nam uciekł przez nich. Nie myśleliśmy, że uda nam się jeszcze zobaczyć orangutana dzisiejszego dnia. A tu takie miłe zaskoczenie. My aktualnie kierujemy się do wyjścia, ale z uśmiechami na twarzy i ruszamy z powrotem do resortu. A jutro jedziemy spotkać się ponownie z naszymi rodakami. Dzisiaj ruszamy trochę dalej niż wczoraj i żeby się tam dostać, zabieramy Graba, takiego azjatyckiego Ubera. Jesteśmy, dzień dobry, przyjechaliśmy odwiedzić naszych rodaków na obczyźnie. Te małpy zna każdy Polak, choć mimo wszystko może warto je przedstawić. Każdy zna je pod postacią Janusza i Grażyny, choć niepewnie każdy wie, że są krytycznie zagrożone. Pozwólcie, że opowiem wam trochę na ten temat. Dzisiaj znajdujemy się w Laboboy. Za mną znajdują się platformy, a za platformami siedzi około 10 mistrzów sundajskich i czekają właśnie na posiłek. Tutaj właśnie to, co słyszeliście, to pan, który nawołuje, bo jest no dosłownie kilka minut do pory karmienia. Zwierzęta znają już porę karmienia, bo zaczęło się nie tylko schodzić nosacze, ale też langury srebrzyste chyba i dzioborożce, czego się nie spodziewałem. Tam właśnie siedzi dzioborożec i mieliśmy okazję tylko zobaczyć go z bardzo daleka, a teraz siedzi na odległości gdzieś 10 metrów od nas. Janusze są gatunkiem endemicznym i występują tylko tutaj na Borneo. Ale to możecie wiedzieć już z odcinka z Brunei. A jeśli go nie widzieliście, to zapraszam do nadrobienia. W ostatnim odcinku mieliśmy okazję obserwować nosacze w ich naturalnym środowisku, co było niesamowitym przeżyciem. Dziś jednak odwiedzamy miejsce, które budzi we mnie mieszane uczucia. Historia jest taka. Pewien farmer wycinał las pod plantację palm olejowych, a na jego ziemiach żyły właśnie nosacze. Mógł zrównać ten teren z ziemią i zasadzić palmy, ale postanowił zostawić niewielki skrawek ziemi, tworząc swoiste pseudo-sanktuarium dla tych małp. Wstęp kosztuje tu aż 60 ringgitów, czyli 3 razy więcej niż do rezerwatu orangutanów. Niestety nosacze są tu dokarmione chlebem, co nie wpływa dobrze na ich zdrowie. Można więc zapytać, po co tam przyszliśmy? Sytuacja jest nieco patowa. Farmerowi najpewniej musi zwrócić się to, że nie przeznaczył tej ziemi pod palmy. Gdyby odwiedzający przestali przychodzić, możliwe, że to miejsce szybko zamieniłoby się w plantację. Choć mógł zrównać je z ziemią od razu, postanowił oszczędzić te zagrożone wyginięciem zwierzęta, dając im chociaż skrawek przestrzeni.
A wy co sądzicie o tym miejscu? Czy odwiedzilibyście je? To jest niesamowite. Te małpy wygrywają. Naprawdę, one są, mogę powiedzieć, takie grzeczne. Praktycznie turystów nie ruszają. Jest możliwość z nimi po prostu poobcować sobie w takiej odległości. Niesamowite. Nie atakują, nie skaczą na ludzi, nie zabierają telefonów, nie wskakują na plecaki. No, naprawdę. Sanktuarium ma dwie platformy do obserwacji nosaczy. Zostawiamy ze sobą platformę B i udajemy się na platformę A. Idziemy przy takim jakby bagienku, nie wiem jak to nazwać. No rów po prostu z wodą. I są tutaj takie rybki, to... Nie pamiętam jak to się nazywa, chyba babki wodne. Ale widzę je pierwszy raz w życiu i jestem po prostu... Nie wiem co jestem, zaszokowany. Ja takie rzeczy widziałem jak byłem mały na Discovery Channel. I oglądałem z dziadkiem i nigdy nie sądziłem, że będzie mi dane po prostu takie rzeczy na co dzień oglądać, jak sobie idę z jednej platformy na drugą. Byliśmy na pierwszym karmieniu tutaj, na platformie B. I teraz przyszliśmy właśnie tutaj na platformę A. Te wszystkie dziurki tutaj, to są domy tych, kurczę, no nie wiem jak one się nazywają, babki wodne chyba. Teraz typowo wejdziemy już na namorzynach, tylko niestety jest odpływ i no nie ma wody. Bo nasze nosacze polskie żyją właśnie głównie w lasach namorzynowych i żywią się tymi liśćmi. To jest ich główne źródło pożywienia. No, tutaj karmią je ogórkami i naleśnikami. Więc ja nie wiem, czy to jest aż tak dobre dla nich, dlatego ja mam takie trochę mieszane uczucie do tego miejsca, no ale... No, żyją jakby w środowisku naturalnym, nie żyją w zoo. Także, no... Takie, no jak mówię, mieszane uczucie mam. Ta platforma B znacznie lepiej wygląda niż ta platforma A. Tamto jest tak bardziej, tak nie wiem, wygląda bardziej tak zagrodowo, a tutaj jednak czuję się tak jakby, no, my tutaj przychodzimy w gości. Tutaj bardziej jednak czuć tą naturkę. A teraz zapraszam was na segment ciekawostki z Żanetą. Może mieć erekcję 24 godziny. Twierdzą, może mieć 12 kobiet. Powiedz. Ciekawostka Janusza jest taka, że Janusz może mieć erekcję 24 godziny. Ej, bez kitu. Typ siedział tak. Nawet tutaj chyba jest, mamy pewnie jakieś zdjęcie. Nawet na posągu, który był przy wejściu, to posąg miał takiego, wiecie. Janusz może mieć 12 kobiet. Tak. No. Jest lovelasem. Janusze żyją w grupach, w stadach od 12 do 16 osobników i w tym zawsze jest jeden samiec i reszta to samice z dziećmi. No i właśnie przez to, że ma erekcję 24 godziny, to ma wiele partnerek i wiele małych pioderków. Tak naprawdę to Janusze sobie siedzą... Pierdzą. A potem właśnie dosłownie siedzą na drzewach i długo to trawią i właśnie przez to, że długo im ten proces trawienia zajmuje, mają właśnie stąd mają te duże brzuszki, no i też mają gazy i naprawdę dosłownie to nie jest tak, że ja sobie żanka powiedział, że pierdzą, one sobie po prostu siedzą i pierdzą. Ej, to może ten smród tam na tym to były pierdy właśnie. Tak, ej, strasznie śmierdziało przy tamtej platformie i myśleliśmy, że... Że to ktoś pierdział, to faktycznie może no, Janusze pierdziały. Bo tak śmierdziało takim jajcem. No. A, no i nosacze, jak sama nazwa wskazuje, mają duże nosy i tak naprawdę naukowcy długo się zastanawiali, dlaczego ten nos jest taki wielki
i mi tam stawiali teorie różne, że do wyczuwania wibracji, w ogóle jakieś tam pierdoły, jakieś częstotliwości, a prawda jest taka, że po prostu im większy nos, tym więcej partnerek po prostu. No i nie wiem, czy już mówiłeś, że właśnie to samce mają ten nos. No tak, samce tylko mają duży nos, a samice mają... Samice mają malutki taki. I pioterki mają małe, ale jak dorastają, to mają duże. Rośnie z wiekiem. Mamy szczęście, że tu możemy być i zobaczyć, bo tak naprawdę nosaczy nie ma w żadnym chyba zoo. Chyba jest tylko w Singapurze. W żadnym europejskim zoo nie ma nosaczy. Były próby zaadaptowania ich do zoo w Europie, ale są bardzo, bardzo trudne w utrzymaniu i no niestety klimat, to, że potrzebują jeść właśnie te liście z lasów namorzynowych na świeżo, no nie da się tego dostarczyć do krajów europejskich. Mimo, że mam ambiwalentne podejście do tego miejsca, to skłamałbym, gdybym powiedział, że mi się nie podobało. Miejmy nadzieję, że los nosaczy odmieni się i w przyszłości przestaną być gatunkiem krytycznie zagrożonym. Ej, one nawet mlaskają, czaicie? Takie wsioki niewychowane. Wsłuchajcie się w mlask Grażynki. Jak mlaska. Musicie wiedzieć, żeby dostać się tam do tego sanktuarium nosaczy, to musicie zabrać graba albo po prostu wynająć sobie skuter, ale nie wynajmiecie go w Sepiloku, tam gdzie my śpimy. No i my zabraliśmy graba sobie, no ale tam, jak już jesteście, to musicie wiedzieć, że tam nie ma zasięgu. Kierowcy oczywiście wam zaproponują, że zostaną za was, ale to będzie jakaś horrendalna kwota, więc my się nie zgodziliśmy i stwierdziliśmy, że jakoś to będzie. No i faktycznie jakoś to było, złapaliśmy pana, który ma żonę Malezyjkę i mieszkają razem w Australii i zabrali nas na stopa jakby do głównej drogi, z której będzie bardzo prosto nam zabrać, jakby złapać stopa do Sepiloku. I ponadto obdarowali nas wodą i dali jeszcze wyprawkę, dali nam jakieś bułeczki, dali nam jakieś chyba żelki nam dali nawet. Tak? No to są chyba żelki, co to jest, to żółte. Nie, a to jest taki makaron, co A, jedzą. Taki, hej, to jest chyba, no, makaron taki na sucho, co się je. Noodle snack, no. Oho! Hej, co? No nie mam dla was nic. One słyszały to. Nie mam dla was nic. No i w każdym bądź razie, no, zabrali nas na ten, dowieźli nas tutaj. I to by było na tyle. Udaje nam się złapać stopa i dojeżdżamy do naszego resortu w Sepilok. Te 3 dni były magiczne, ale to nie koniec naszej przygody na Borneo. Przed nami jeszcze 2 miejsca. Nocleg i rejs po rzece w miejscowości Sukau oraz domki na wodzie przy miejscowości Semporna. Dlatego, żebyście nie przegapili następnego odcinka, zasubskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Ja tymczasem będę się z wami żegnać. Do następnego odcinka. Cześć!